Ta wystawa musi zaczynać się od tego zegarka. To jest moje nazwisko wypisane na zegarku i ja jego odczyłem zresztą w szafie. I tylko syna poprosiłem, mówi, wyjmij mi szafy. Japończycy, jeden japoński teatr też zechciał zrobić ten plakat, ale ja mówię, już mam ten plakat. A mówi, nieważne, my to zdejmiemy i tam coś napiszemy po japońsku i będzie dobrze. W każdym razie ja byłem zdziwiony, co ten człowiek robi, jaka energia z niego idzie, że właśnie do Japończyków trafiło niesłychanie. Bo jak byłem w Japonii i też mówiłem o tym plakacie, właśnie ten człowiek, to jestem i ja, i ten sposób, jaki on patrzy, jakby ta energia promieniuje. Na wystawie Reakcje mamy najstarsze prace, najnowsze prace, premierę z 2022 roku, pracę pastela na płótnie. Mamy prace najmniejsze, jedne z największych. Mamy prace ponadczasowe sprzed 20 lat, które są dzisiaj jeszcze bardziej aktualne niż mogły być 20 lat temu. A także mamy taki komentarz do najnowszych wydarzeń, najbardziej na nas oddziałujących i w zasadzie do wydarzeń, które zmieniają świat. Kiedy widzisz, że w Ukrainie dzieje się takie rzeczy, to bez przerwy już nie wiesz, co myśleć, że tyle ginie, tyle bólu, tyle śmierci. To artysta co może? Artysta może tylko to, że narysować jeszcze jedną pracę, jeszcze jeden protest, jeszcze jeden krzyk. Reakcje na to, co ja widzę, co mnie cieszy albo denerwuje, co boli. Bo te wszystkie nieszczęście świata, które tam te omarz zrobione, to wszystko reakcje na wydarzenie, na szczęście, że te budynki upadły, że tam jakiś człowiek barbarzyńca, jakby tam była ta wojna, jakby tam była napadnięta redakcja wyszczeliana. To wszystko takie rany naszego świata, takie bóle, które ty dowiadujesz się z wiadomości, z tych wiadomości z telewizji czy z gazet. I to artysta może reagować, może nie, ale akurat ja tak. I ponieważ prowadzę swój taki dziennik artysty, to ja tam notuję, rysuję czasami jednego dnia jedną stronę. Ja reaguję na to. Mama rano budziła się niedzielę rano. Do naszej trójki mówi tak, który ze mną pójdzie do kościoła? Jedna siostra milczy, druga siostra milczy. No mi żal mamy. Ja mówię, ja idę z tobą. Oczywiście szedłem do kościoła, a tam było bardzo ciekawe. Te święte obrazy, i ta muzyka, i ten zapach kowidla. I potem jak wychodziłem z kościoła, mama mi kupowała taki długi cukierek jako nagrodę, że ja taki grzeczny. I byłem z całej trójki, ja byłem takim ukochanym mamy, bo ja to czułem, to ona nigdy mi nie powiedziała, że kocham. Jak teraz ludzie mówią, a ja cię kocham, cię nie kocham. Nie, ja tą miłość zrozumiałem inaczej, jeżeli ona stawała rano i mnie pytała, co ugotować dziś, to ja wiedziałem, że ona w taki sposób wyraża miłość. Tu jest nawet ta Magritta, to jest troszkę żartu, bo ja lubię żartować. A to jest napisane, to nie jest fajka, a ja to napisałem, a jednak to jest fajka, a to jest moja fajka, którą poliłem. Ja to zrobiłem taki kolaż i pomyślałem, czy Magritta był szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, nie wiem, ale ja powiedziałem, że to jest fajka, no i już. Serdecznie zapraszam, ponieważ jest to wystawa, która na pewno wywrze na Państwu emocje i wrażenia. Tu jest to zdjęcie, możemy przejść. I to jest właśnie trzy generacje. To jest ten plakat tu na dole, właśnie ten. Potem Ignacy wyrósł jak teraz. To jest jego syn Leonardo i to znamy kto.